Cześć, jest dzisiaj z nami Motka Edge. Jeżeli ktoś jest zainteresowany moich pierwszych wrażeń po 2 dniach używania tego telefonu, zapraszam do oglądania. Kilka osób pytało się mnie, czy mógłbym zrobić unboxing tego telefonu, ale słuchajcie, co tutaj unboxować? No to co ja bym mógł zrobić? Musiałbym tak, wyjmować to wszystko z pudełka, rozbierać ten telefon z tego plastiku, wyciągać tutaj jakieś rzeczy, pokazywać słuchawki na, zobaczcie na co, na jacka, zwykłego jacka. Musiałbym wyjmować to etui gumowe i naprawdę niezłej jakości. Może to sobie schowam na bok. No więc musiałbym to etui wyjmować, pokazywać, że o tak się zgina, że się tak zakłada na ten telefon. Całkiem nieźle leży. Musiałbym sprawdzać, co jest tutaj. Mam zielonego pojęcia. Jakieś papierki, oj, igiełka. Musiałbym się patrzeć na ładowarkę, która jest turbo power, czyli jest szybka. I musiałbym jeszcze wyjmować ten kabelek na USB-C. No więc tak by wyglądał ten unboxing. Więc sami musicie przyznać, że to była nuda, prawda? Nie ma sensu robić takich unboxingów, przynajmniej nie w tym przypadku. Zamiast robić taki unboxing, stwierdziłem, że lepiej po prostu poużywam troszeczkę tego telefonu i powiem Wam na szybko, jakie są moje pierwsze wrażenia, zwłaszcza że po 2 dniach używania takiego telefonu muszę powiedzieć, że byłem nastawiony do niego dosyć sceptycznie, zwłaszcza jeżeli chodzi o te zakrzywione boki. Natomiast po 2 dniach muszę powiedzieć, że ten telefon najzwyczajniej w świecie mi się podoba. O tym telefonie można powiedzieć, że to jest taka troszeczkę walka szaleństwa i fantazji z rozsądkiem. Zacznijmy od tego szaleństwa i zacznijmy od tej fantazji i zacznijmy oczywiście od tego ekranu, bo ten ekran wszystkim chodzi po głowie i wszyscy się zastanawiają, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Nie wiem, czy to ma sens, czy nie ma sensu, natomiast wygląda na pewno efektownie, ładnie, ciekawie, fajnie. Zobaczcie, zupełnie nie widać tutaj bocznych krawędzi. Po prostu ten ekran się wylewa i to bardzo. Natomiast, jeżeli to komuś przeszkadza, bo jak sobie wejdziemy w internet, no to oczywiście widzicie, tutaj te treści się wylewają nam na bok. W dosyć prosty sposób można z tego zrezygnować. Tylko czy ja trafię? Trafię. O, zobaczcie. W tym momencie w zasadzie przyciemniamy sobie dużą część tego ekranu. On jest zupełnie nieaktywny. Nic tutaj wtedy sobie nie włączymy. No i generalnie ten obraz nam się nie wylewa. Już mamy lekkie boczki. No i nie wygląda to tak efektownie, ale jeżeli tamto komuś przeszkadza, no to tutaj absolutnie przeszkadzać nie będzie. A jak ktoś nie chce, proszę bardzo, może zrobić tak. Prosty gest 2-krotnego uderzenia w taki specjalny pasek nawigacyjny. No i możemy mieć telefon albo taki, albo taki. Ja powiem szczerze, cały czas go mam w ten sposób włączonego i w ten sposób oglądam sobie YouTube'a, w ten sposób korzystam z internetu. Póki co te boki jakoś specjalnie mi nie przeszkadzają, natomiast dodają strasznie dużo uroku, strasznie dużo fantazji do tego telefonu. Po prostu najzwyczajniej w świecie mi się podoba. To jest jedna rzecz. Druga rzecz już bardziej po bożemu. Ekran. Ekran jest OLED-owy, duży, 6,7 cala, ale telefon ma proporcje 19,5 na 9, w związku z czym on naprawdę nieźle leży w dłoni. Czyli, mówiąc bardziej po ludzku, on jest dosyć wąski, dosyć długi i naprawdę nie mamy problemów z obsługiwaniem tego telefonu jedną ręką. To jest kolejna jego zaleta, no bo na początku jak zobaczyłem przekątną ekranu 6,7 cala, mówię, Jezu, znowu jakiś kolos, który ciężko będzie obsłużyć jedną ręką, który źle będzie leżał w dłoni. Tak nie jest, więc to jest naprawdę praktyczna, fajna zaleta. No i OLED, w związku z czym tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń do tego telefonu pod względem wyświetlacza nie mam. HDR10 obsługuje. Bajka. Jedziemy dalej. Przód jest pokryty Gorilla Glass 5. generacji, ale uwaga, słabość tego telefonu jest tutaj.
To nie jest szkło, zresztą producent, trzeba mu to oddać, do tego się przyznaje, to jest plastik. Wysokiej jakości, ale plastik. No więc będziemy kręcić nosem, że za takie pieniądze dostajemy coś, co jest szklane tylko w połowie, a z tyłu plastikowe. No okej. Pakujemy ten telefon w etui i tak naprawdę zapominamy, co mamy z tyłu, czy mamy szkło, czy plastik, ale jakiś tam zgrzycik pozostaje. Natomiast to, co mi się niezmiernie podoba w tym telefonie, to to, że zobaczcie te oczka aparatów tak umiejscowione i o tym, jakie zdjęcia, no to jeszcze za chwileczkę powiem. Natomiast one prawie w ogóle nie wystają. To jest minimalnie, w związku z czym, no, tak telefon prawie nic nie lata, a jak włożymy go sobie w to etui, a etui jest fajne, ja cały czas używam tego telefonu w tym etui, no to już w ogóle nic nam nie wystaje, czyli inni producenci co, da się, nie trzeba robić wielkiej, wystającej, kwadratowej wyspy na pół pleców, no można i to tutaj jest ok. Jeszcze jedna rzecz o tym ekranie zakrzywionym, bo teraz sobie tak przypomniałem. Ja przez jakiś czas używałem Huawei'a Mate 30 Pro, który ma też mega zakrzywione boki, no mniej więcej tak samo jak tutaj. Natomiast tam nie było przycisków do regulacji głośności. I to z jednej strony było fajne, a z drugiej strony, jak już przychodziło do takiego codziennego używania, no to dosyć często było niefajne. Więcej trzeba było się tam nastukać, napykać, żeby ten telefon przyciszyć albo zgłośnić. Natomiast tutaj jest normalny, zwykły przycisk i do włączania, i do regulacji głośności. Te przyciski są położone dosyć wysoko, ale w dobrym miejscu. W związku z czym to zakrzywienie też jakoś specjalnie nie przeszkadza, właśnie dzięki temu, że te przyciski tutaj są, czyli ja spokojnie nie muszę nic 2-3 razy, 5 razy uderzać w ekran, tylko spokojnie mogę sobie ten telefon przyciszyć albo przygłośnić. Teraz tak, jak ten telefon działa? Ponieważ w tym telefonie nie mamy procesora flagowego. Mamy Snapa 765G. Z tego co pamiętam, chyba w Oppo Reno 3 Pro był dokładnie taki sam procesor i tam nie miałem najmniejszych zastrzeżeń do działania tamtego telefonu i tutaj też nie mam najmniejszych zastrzeżeń do działania tego telefonu. Ten procesor w połączeniu z 6 GB RAM-u, nie 8, nie 12, tylko 6, i w połączeniu z czystym Androidem plus gesty Moto powoduje, że tego telefonu używa się fantastycznie. Tutaj wszystko śmiga, tutaj wszystko pływa. W dodatku oczywiście, skoro to jest taki ekran AMOLEDowy, nowoczesny, to, a jakżeby inaczej, może być odświeżanie w 90 Hz. No i ja mam cały czas to odświeżanie tutaj włączone w 90 Hz. W związku z czym przez te 2 dni nie spotkałem się absolutnie z żadnym zacięciem, z żadnym spowolnieniem. Wszystko tutaj naprawdę otwiera się bardzo szybko. Internet wczytuje się szybciutko. Wszystko jest mega płynne. Nie odczuwam żadnej różnicy pomiędzy tym telefonem, a telefonem ze Snapem 855, 865. Nie. Co prawda, jeszcze nie grałem. Na to przyjdzie czas i będziemy o tym mówić w pełnej recenzji. Natomiast podczas takiego zwykłego, codziennego użytkowania absolutnie nie narzekam. Absolutnie to jest flagowe doświadczenie. Teraz tak, czysty Android, w związku z czym bez żadnej nakładki, w związku z czym to też powoduje, że wszystko jest tutaj szybsze. No i mamy też oczywiście gesty do nawigowania się tym telefonem, po tym telefonie. No i one też działają bardzo fajnie, bardzo szybko. Rewelacja. Kolejny plus tego telefonu. Teraz tak. Tak jak już mówiłem, albo i nie pamiętam, mówiłem chyba, wejście mini jack na słuchawki. W związku z czym wetkniecie tutaj swoje ulubione słuchawki. Plusik, tak? Ale oprócz tego, jak chcecie sobie zobaczyć jakiś film, zobaczyć YouTube'a i tak dalej, to mamy tutaj głośniki stereo, które grają naprawdę fantastycznie. Zaraz coś tutaj puścimy, coś pewnie słabego, żeby nam YouTube później nie zablokował filmu, no ale...
fajny, głęboki, bardzo ładny dźwięk. Jest oczywiście equalizer, są ustawienia, warto sobie w nich pogrzebać. Natomiast i na słuchawkach, i na głośnikach zewnętrznych telefon fantastycznie. Teraz tak, kolejna rzecz bardzo ważna w telefonach, zwłaszcza za takie pieniądze, czyli to ten zestaw kamer. W skrócie tutaj mamy tak, główny 64 megapiksele, szeroki kąt 16, teleobiektyw 8, a z przodu mamy 25 megapikseli. Jak ten telefon robi zdjęcia? Dwa dni, więc za dużo ich nie napstykałem, ale coś tam mam. Jakby co, wrzucam też czasami zdjęcia na swojego Instagrama, zachęcam do obserwowania, bo tam na bieżąco są zdjęcia z telefonów, które testuję. No i powiem Wam, że ja tutaj jestem z tych głównych kamer bardzo zadowolony. To oczywiście są też żywe zdjęcia, ale zaraz to wszystko pokażę Wam lepiej. Natomiast no, szczegółowość, kolorystyka tych zdjęć, naturalne rozmycie tła z tyłu. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. To jest naprawdę coś, czego z jednej strony należy oczekiwać po telefonie za takie pieniądze, natomiast z drugiej strony no wiemy, że Motorola doświadczenie jednak ma w tych niższych półkach cenowych, w związku z czym nie zawsze jej to wychodziło. Natomiast tutaj pięknie. Zdjęcia portretowe. No, rewelacja. Zobaczcie tutaj z takiej przyczajki. Kot się oczywiście czaił na mnie o tam 7 czy 8 rano, żebym już mu dał jeść. Przylazł do łóżka, ja akurat miałem telefon, więc mu tak nastrzelałem kilka zdjęć. Zobaczcie, jaka jest ładna szczegółowość, jak wszystko tutaj widać. Zdjęcia makro, znaczy nie ma na szczęście specjalnej kamerki do zdjęć makro, natomiast zdjęcia są robione, mówiąc szczerze, nie wiem, którą kamerką, chyba szerokim kątem, albo nie, teleobiektywem, ale nie chcę skłamać. Natomiast zobaczcie, jak blisko można podejść do jakiegoś obiektu. Naprawdę byłem przemile zaskoczony. No i generalnie ze zdjęć jestem bardzo zadowolony, przynajmniej z tych trzech kamer. Natomiast, żeby nie było tak różowo, nomen omen, to zrobiłem sobie parę selfie, których robić nie lubię. No i tak, musiałem zrobić taki szybki rekonesans po rodzinie, czy ja przypadkiem gdzieś nie mam jakiegoś czerwonoskórego przodka, dlatego że na większości tych zdjęć, żeby powiedzieć na wszystkich, ja twarz mam taką. Choć normalnie tak nie wyglądam. Tutaj już jestem po fryzjerze, ale czerwony jestem nadal. Tutaj jestem na mieście. No i wyglądam tak, jakbym wrócił z plaży z Egiptu. A bynajmniej na Egipt tam je żaden długo stać nie będzie. Jedyne co to zegrze się kroi w najbliższym czasie. No jestem czerwony jak diabli, tak? Więc coś tutaj jest z tą kamerką nie tak. Oczywiście można wszystko sobie poprawić później w ustawieniach, zmniejszyć kolor i zrobić siebie bardziej normalnym, ale coś ta kamerka do selfie mi się nie podoba. Będę musiał się jej jeszcze przyjrzeć. Jeden, dwa, trzy, nie wiem czy mnie słychać, może tak, może nie.
może słabo, bo jestem w maseczce, ale trudno. Full HD, 30 klatek na sekundę. Tak to wygląda, pogoda dzisiaj brzydka. Słońce za chmurami, więc szkoda. Bo jakby było słońce, to było ładniej. Ale musi być tak, jak jest. O, jeszcze ja. Prosto od fryzjera. Coś jest dziwnego. Tak mi się wydaje, z balansem bieli. Cały czas moja twarz jest taka jakby troszeczkę czerwona. A nie wiem. Muszę zrobić więcej filmów. Więcej na ten temat. Jakiś film włączony. Jakoś nie kojarzę, żeby się opalał. I tak pewnie nic nie słychać. Teraz tak, bateria 4,5 tysiąca mAh, więc spora bateria. Jak na razie udało mi się jeden cykl z tym telefonem przejść i zobaczcie, miałem tutaj 28% jeszcze i stwierdziłem, że już go naładuję. Gdzie to jest? Jest tutaj. 6 godzin 23 minuty, cały czas z włączonym 90-hercowym odświeżaniem, więc jest nieźle, tak? Tutaj rano sobie ładowałem ten telefon, byłem na mieście, robiłem troszeczkę zdjęć. W tym momencie mam 86%, no więc na baterię wygląda na to, że narzekać nie mam żadnego powodu i że narzekać na nią nie będę. Nie ma ładowania indukcyjnego. Jak już tak jesteśmy w tym temacie narzekania, no to mogę powiedzieć, że nie ma ładowania indukcyjnego. Więc w skrócie, tak, po tych dwóch dniach, co ja sobie sądzę o tym telefonie? Że on jest bardzo fajny, bardzo obiecujący i dużo sobie obiecuję po dalszych testach. Ma plusów póki co mnóstwo, czyli tak, działanie, naprawdę rewelacja, te 90 Hz, ten procesor Snapa w ogóle mi nie przeszkadza, że to jest 7 z przodu, a nie 8, do działania się nie czepiam, świetnie. Muzyka, dźwięk, rewelacja, bateria bardzo fajna, zdjęcia bardzo fajne, ale ta czerwień tutaj w tej kamerce mi się póki co nie podoba. Waga, ten telefon nie jest ciężki. Ostatnio wszystkie te większe telefony są powyżej 200 gram, ten 188 gram, więc też naprawdę fajnie leży w łapie. No i ten wygląd, który jest kontrowersyjny, jednym się może podobać, drugim się może nie podobać. Mi bardzo się podoba i to mówię sercem. Natomiast rozum każe mi powiedzieć, że nie każdemu te zakrzywienia będą pasować, jednym tak, drugim nie, zwłaszcza, że będą praktyczne problemy. Praktyczne problemy takie, że no, weźcie tutaj, naklejcie jakieś szkło ochronne albo folię. Wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości, nie wiem, może jest, ale może być z tym problem. To jest jedna rzecz. No i druga rzecz, cena. 2999, czyli mówmy po ludzku 3000 zł. To jest tak, że odradzam sprzedawanie nerki. Ja na przykład nie sprzedam, bo mam tylko jedną, to już bym został bez żadnej, to lipa troszeczkę. Odradzam też branie chwilówek. Po prostu kogo stać, nie widzę przeszkód. Natomiast jeżeli kogoś nie stać, to po prostu niech zagląda w inne półki cenowe. Czy ten telefon wart jest tych 3000? Tak po dwóch dniach ciężko mi powiedzieć. Muszę jeszcze go sobie poużywać. Natomiast mam mnóstwo rzeczy, no, które wpływają na to, że ta cena jest taka, a nie inna. Nie wiem, czy mówiłem, już nie pamiętam. To jest oczywiście telefon, który obsługuje sieci 5G. Jeżeli one u nas się rozpowszechnią dosyć szybko, to ten telefon będzie już mógł obsługiwać 5G. No i to by były takie moje pierwsze wrażenia po tych dwóch dniach. Idę testować dalej. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam do śledzenia mojego kanału, bo tutaj troszkę się dzieje i w najbliższym czasie też pewnie troszkę telefonów będę pokazywał, bo ich mam w diabły i jakoś muszę się dzielić swoją wiedzą na temat tych telefonów. No, dzięki wielkie. Do następnego smartfona. Na razie. Hej, cześć.